Hej, siemano wam wszystkim, z tej strony Alek i zapraszam was do kolejnego odcinka z Deluxa Ski Jumpa czwóreczki. Troszeczkę jeszcze zgłośnie tutaj. No już niestety przeskoczyłem kwalifikację, ale jak pewnie możemy tutaj popatrzeć, wygrał Kołderka przed Mettę i Tandem kwalifikację. Więc cóż, zapraszam was. Rozpoczyna pierwsza para, a rozpoczyna Manuel Fettner. I zobaczymy. Przyzwoity skok, ale muszę troszeczkę tutaj ściszyć, bo za głośno to wszystko. Zobaczymy, jak FPS-y dzisiaj będą, czy też będą tak ostro spadać. Na razie nie jest jeszcze tak tragicznie, choć wiadomo, mogłoby być lepiej. No i Peter Frebs wygrywa pierwszą parę, 126,5 i wygrywa z Fettnerem. Zobaczymy, jak następne pary będą się układać. Richard Freitag skacze. Takie bardziej wyrównane pary. Ale fraj tak daleko, brawo. 130 metrów. Zdecydowany lider. No i zobaczymy, jak Władimir Zagrawski odpowie mu. Oj, to nie jest za dobry skok Władimira. Ale na drugie miejsce skakuje. I jest w tej chwili pierwszym przegranym. Fettner drugim. I cóż, następna para. Martin Omme. Niezłe kwalifikacje. No i również daleki skok. 133,3 nota. No i czekamy, jak odpowie Johan Andre Forfang, czyli nie patrzy z czołowej dziesiątki skoczek. No, musi skoczyć nieźle, jeżeli chce wygrać tą parę. A skoczył słabo. I jest pierwszym przegranym, no. Ale przegrał parę, więc będzie ciekawiej. Denis Korniłow. Średni skok Korniłowa. Piąte miejsce tylko z tego uzyskał. No i Jan Matura. 19 był w kwalifikacjach. Przekonajmy się, jak daleko skoczył w pierwszej serii. Chyba przeskoczył, tak mi się zdaje. Trzecie miejsce, dokładnie. Bardzo zbliżona nota do Nomme i Freitaga, więc spójrzmy na kolejną parę, a skacze w niej m.in. Anders Johnson. Niezłe lato, jak na młodego Amerykanina przystało. No ale dzisiaj chyba nie będzie z tego szału, bo to jest w tej chwili ostatnie miejsce, nawet za Fettnera spadł. Ilmir Hazetinov. No, ale Hazetinov gorzej wypada dzisiaj. I to Hazetinov na pewno odpadnie. Więc Johnson znowu cudem awansuje do drugiej serii. Brawo dla Amerykanina. No i popatrzmy, Maciej Kot. Nie można zepsuć tutaj skoku. No tak średnio Maciej. 126,5 to nie jest odległość dobra. Taka sama nota jak Prewca. No i zobaczymy, jak Takeuchi odpowie na skok Maćka Kota. No na granicy tego wszystkiego, piąte miejsce jednak. Metr dalej. Manuel Popinger. Szału nie było w kwalifikacjach, więc tutaj też się nie spodziewam dalekiego skoku. Nawet 126 miejsce za Maćkiem Kotem. No i zobaczymy, Domen Prewc. 16 miejsce w kwalifikacjach pozwala zauważyć, że może się tu liczyć i to znacząco w tym konkursie. I tak jest, parę wygrywa ze spokojem. Trzecie miejsce razem z Janem Maturą. No i zobaczymy, jak następna para. Davide Bresadola, 30 po kwalifikacjach. Ciężko powiedzieć, co o Włochu sądzić, ale ten skok chyba pokazał nam, że on nie jest na to lato dobrze przygotowany przez trenera Kluczka. 14 miejsce, przed ostatnie miejsce, no i zobaczymy, jak Gregor skoczy. O,
Oj, ledwo co, ale coś w ostatniej fazie nie wyszło tak jak powinno. 11. miejsce Gregora nie jest zadowolony z tego skoku. No i zobaczymy, co zrobi Andreas Kofler. Chciał się dobrze, że tylko tak, ale tutaj zepsute totalnie. 15. miejsce, 120 metrów. No i musi liczyć na cud od Ito, żeby awansować. Zobaczymy. No i ten cud może być. Dokładnie tak. Daiki to przegrywa swoją parę. No i jest na pozycji zamkniętej chyba dzisiaj, bo będzie ciężko. Dimon Amman. Słabo zaczęli wszyscy skakać, no. Amman również słabo. 14. miejsce to jest tylko. Jest nawet za Fettnerem, więc ciężko to widzę. Stefan Kraft. No, ale Stefan Kraft wcale nie lepiej. I też odpada z dzisiejszego konkursu. 110,5, 19 miejsce. No, wygląda to coraz gorzej. No i Van Emmel. Czy odbije się w końcu od dna? Ostatnie miejsce w generalnej klasyfikacji letniej Grand Prix. No, bardzo słaby skok. W kwalifikacji był ładny skok, a teraz 18 miejsce. I też musi liczyć tutaj na cud. Jurij Tepesz. Też, jakby nie patrzeć na jedno z ostatnich miejsc, ale on w kwalifikacjach skoczył również pięknie. I teraz bardzo daleki lot. 130,5, drugie miejsce jest tylko za Ryszardem Frejtakiem, no ale ten dostał bardzo wysokie noty. I za szybko nie spadnie z tego pierwszego miejsca. Mackenzie Boyd-Flowers. Kanadyjczyk, no niestety kolejna skocznia, która mu nie pasuje. I to potwierdza i w kwalifikacjach, i teraz w pierwszej serii 21 miejsce. No i czekamy na wyrok Bellingera. Też daleko, ładny lot. No i będzie w czołówce, siódme miejsce w tej chwili. Zobaczymy, co będzie dalej. Clemens Aigner, też bardzo duża niespodzianka. Też chyba padnie ofiarą dzisiaj. 23. miejsce i Dawid Kubacki. Prosta droga. Prosta droga. Wystarczy dobrze odbić się z progu i polecieć. I ma awans w kieszeni Dawid. Dokładnie. Jest awans. To jest najważniejsze. To się liczy. 18. miejsce. No i czekamy na kolejnych skoczków. Noriaki Kasai. To samo u Noriakiego. Bardzo krótko. 19 miejsce. Nawet za Kubackim jest. I Andreas Stiernen. Zobaczymy, jak daleko Stiernen. No, wystarczająco, aby wyprzedzić. I 15 miejsce. No i czekamy na następnych. Michael Heiberg, kolejny Austriak, bardzo słabo skaczący w letniej Grand Prix. Trener Kutin nie panuje nad swoją kadrą, widać latem i widać to po Heibergu. 25. miejsce i chyba też raczej żegna się dzisiaj, bo Klemens Murańka wątpię, żeby tak zepsuł skok mocno. No, Klemens tu skacze na poziomie bardzo wysokim i to pokazuje. Po raz kolejny, szóste miejsce, no i jest Polak w dziesiątce nareszcie. Czekamy na następnych. Ronan Lamy-Chapuis też kwalifikacje miał bardzo nieudane. Ale on się zbiera zawsze na te pierwsze serie i skacze bardzo daleko. To jest niesamowite, co on w tym sezonie wyprawia letnim. Szóste miejsce razem z Murańką, no i Janda ma wyzwanie mu duże. Bardzo duże, bo trzeba skoczyć bardzo daleko. To nie są przelewki. Ale proszę zobaczyć na Jakuba. Świetnie i daleko. Drugie miejsce. Tylko za Freitagiem. No i teraz kto odpadł? Bresadola Kasai czeka na wyrok. No a tu jeszcze sześć par. Robert Kraniec.
i dobry skok krańca, ale na które miejsce 16? No jest tuż, tuż za Maćkiem Kotem. No i Kamil Stoch, no tutaj Kamil raczej wygra tą parę, tak myślę. Było dobrze w kwalifikacjach, więc... No, 17 miejsce Kamila i w tej chwili jest lucky loserem. No, musi czekać. Kasaj odpadł, Fettner na linii od strzału, a potem jest Popinger i Stoch, więc tutaj jeszcze dużo może się wydarzyć. Sebastian Coloredo skacze właśnie. Coloredo też nieźle. I 17. No, rozdziela teraz. Jeżeli będzie lucky loserem, no a zapewne tak będzie, bo Hilde ostatnio też wyszła formy. No, Hilde albo Coloredo? Hilde, 10 miejsce, brawo. Więc już Fettner także odpadł. Czekamy, bo teraz Popinger na niej linii ostrzału, a tu mamy Stefana Hule w tej parze. Więc trzymajmy mocno kciuki, żeby Stefan skoczył jak najdalej. Oj, chyba nie. Oj, chyba to nie skocznia dla Stefana. Jeszcze 16 FPS-ów spowodowało tu więcej. No i Stefan leje. No, ma chyba łatwe zadanie do wykonania. Jak nie urok, to sraczka po prostu. No. Leje, skacze bardzo daleko. 23 miejsce. Bardzo daleko, no. Fettner odpadł. Popinger dalej jest. Na tym premionowanym jeszcze awansie, ale to jeszcze trzy pary przecież przed nami. Pierwsza, Lauria Tikainen. Uuu, tu już odpada. To dwie zostały jeszcze. Dwie pary, 34 miejsca Tikainena, no i tandem ma ułatwione zadanie. No dzisiaj, jeżeli będzie dobrze skakał, może zostać nowym liderem letniej Grand Prix, ale nikt nie mówi, że tak ma być. 34 miejsce. Awansował 0,7 punktu przed Tikainenem. Chyba przez lądowanie Tikainena. No i czekamy. Teraz tu kolejny jest reprezentant Rosji. Wasiliew, ale tu będzie daleko. Oj, będzie daleko. Nieźle. 13 miejsce. Będzie się liczył dzisiaj. No a walczy nie z byle kim, bo Jarko Mette też bardzo dobrze skaczący tutaj. Ale nie dzisiaj, nie pierwsza seria. I dalej, no Kamil jest na pewno już, a czekamy, czy będzie Popinger, czy nie będzie Popingera w drugiej serii. To się okaże po tych skokach. Najpierw Severin Front musi oddać pierwszy skok. Ale tu będzie daleko, tu będzie daleko, Front. No jeszcze na noty popatrzmy, 20 miejsce. Jest nawet przed Stochem, więc... Tutaj nie ma opcji, no i Roman Kołderka. No Roman skakał bardzo różnie, nie zapominajmy o tym, ale myślę, że tutaj się zmotywuje. No Roman leci. No i jestem ciekaw, 27 miejsce. Nie ma go. Roman Kołderka przegrywa, więc Popinger jest tym szczęściarzem, który dzisiaj awansuje z ostatniego miejsca. No mamy 30, no i jestem ciekaw, jak druga seria będzie wyglądać. Freitag prowadzi przed Janną i Tepeszem, więc niespodzianki, ciąg dalszych, a my już kontynuujemy drugą serię, bo tu już robią się emocje. Daniel André Tande pierwszy. Nie ma szału Tande, 125. Jest prowadzenie, no ale myślę, że nie na długo, bo już skacze Koffler, a on oddał lepszy skok chyba. No i teraz także dalej, 126,5 i obejmuje prowadzenie, czekamy na pierwszego reprezentanta Polski, Dawid Kubacki, jest druga seria i na pewno będą go cieszyć te punkty dzisiaj, bo przydadzą się. Przed Tandego chyba skoczy, no tak, ale więcej nie osiągnął tutaj, Kofflera nie dał rady wyprzedzić. Johnson, znowu dzięki przypadkowi udało mu się awansować, ale jest ta druga seria, więc... Cieszy się na pewno bardzo. I dobry daleki skok. Prowadzenie Johnsona 126,5.
Nota powyżej 250 punktów. No i Zimon Amman również awansował dzięki szczęściu tym razem. O, ale druga seria już zepsuta. Wylądował chociaż. To zawsze jakiś pozytyw, ale dzisiaj ostatnie miejsce murowane, więc punkcik dla Ammana dzisiaj zarezerwowany. Stefan Leje. No, myślę, że prowadzenie. I tak też jest 90 przed Johnsonem. No i Stiernen. 24 lokata po pierwszej serii. Jestem ciekaw, jak daleko Stiernen teraz. Krótko, bardzo krótko. Powinien mocno spaść. Czwarte miejsce. Przed Dawidem jednak jest. 4,1 punktu. No i Popinger. Szczęściarz również. Bo z ostatniego miejsca promieniowanego Lucky Loserów awansował, więc teraz będzie chciał trenerowi pokazać, że potrafi daleko skakać. I to uczynił! 130,5! No trzeba było tak w pierwszej serii skoczyć, to byłby o wiele, wiele wyżej. No i Gregor Schlierenzauer, 21 lokata. I zobaczymy. Uuuu! No niestety druga seria już nie poszła po jego myśli. 8 miejsce. No niestety, chyba ta skocznia mu nie dopasowała za bardzo. No i Kamil Stoch. Czekamy na to, żeby Kamil oddał bardzo daleki skok. U siebie w końcu skacze i oddał. 128, drugie miejsce, wiadomo. No Popingera, żeby przedzić, musiałby skoczyć tam, gdzie on. Ale jest dobra lokata. No i Severin Freund. Evelyn, w miarę dobry skok, 263,2, przegrał tylko 2 punkty już z Popingerem. Sebastian Coloredo, znowu on jest 30, a Bresadoli nie ma. Kluczek, trener Kluczek powiedział jedno, ja nie wiem jak to się dzieje, że Bresadola potrafi w kwalifikacjach odpalić rakietę, a już w pierwszej serii nie idzie mu. Coloredo da z 5, szału nie ma, ale punkty zdobywa. Robert Kraniec. 18 miejsce Robiego. A które będzie po drugiej serii? No chyba nie poprawi tego. Nawet straci dużo. 7 teraz jest. Maciej Kot. Awansował, ale Maciej więcej niż punkt teraz, bo naprawdę po punkciku to daleko nie ujedziesz. No i będzie chyba dobry skok. Ale to lądowanie znowu. Jak coś uda się, czwarte miejsce za Kamilem nawet skończył. Myślę, że noty tutaj duże znaczenie też miały. No i Peter Prewc, 16 miejsce po pierwszej serii. Czy poprawi się? No, nie chce nie chciał dużo stracić. Ale chyba jest właśnie ta druga opcja, że dużo straci. 9 teraz jest. Denis Korniłow. Rosjanin również dobrze skoczył w pierwszej serii, a jak teraz? Też będzie daleko, oj będzie daleko, oj będzie! I czy prowadzenie? Trzecie miejsce jednak, 0,2 przegrał jeszcze z Freundem. No i my czekamy na jedynego Bułgara w stawce, który non-stop zdobywa punkty i zaskakuje, Władimir Zografski. Ale druga seria zepsuta. Chyba 3 punkty dla niego dzisiaj. 15? Nie, jednak, a jednak tak. Dmitrij Wasiliew, no wicelider Pucharu Letniego. No szału nie ma, ale przed Tamble będzie, więc 5. miejsce w tej chwili. Więc będą dzisiaj punkty solidne chyba. Tom Hilde. No i zobaczymy, ile Tomek skoczy. To naprawdę nie w mojej formie idę. I tu znowu dobrze, ale drugi. Jednak przegrywa 0,9 z Popingerem. Popinger dalej się pcha do przodu. No i Wellinger. Równie skaczący dobrze tutaj na tej skoczni. Ale ile będzie teraz? Krócej chyba niż w pierwszej serii. Ale 6. miejsce jest. No Niemcy naprawdę dzisiaj solidnie skaczą. Taku Takeuchi. Jedyny dzisiaj Japończyk w stawce. Ile będzie? No i troszkę spadł chyba w wysokości. 9. miejsca aż spadł, no. A Polacy się dalej trzymają na wysokich miejscach, a my czekamy. Johan Andre Forfang.
No, czyżby nareszcie coś mu się powiodło dzisiaj? Brawo za FPS-y. 30 miejsce ostatnie dzisiaj. No i Ronald Lamy Chapuis. Zobaczymy, ile Francuz skoczy. Niezła pierwsza seria, ale druga już skoczy. 10 miejsce. No troszkę spadnie dzisiaj. Klemens Murańka. Chyba ostatni z naszych reprezentantów. Wytrzymajmy kciuki. On jest bardzo wysoko w generalnej. Więc tutaj przydałyby się dobre punkty dla Klimka. Ale niestety druga seria również za wcześnie chyba wyszedł z progu. 9 miejsce Murańki. Ale mimo wszystko na razie trzech Polaków jest w dziesiątce. Jan Matura. Tu będzie daleko. Oj, tu będzie daleko. Ale czy na prowadzenie? Trzecie miejsce przegrywa z Hilde 30. Ależ tu się ciekawie robi. Domen Prewc. Również piąty po pierwszej serii. I czekamy na... Jak daleko odleci? Jak daleko Domen Prewc odleci? No chyba na prowadzenie już teraz. Dokładnie tak. 1/10 punktu nad Popingerem. No i robi się gorąco. Martin Omme, Estonia. Czwarte miejsce po pierwszej serii. 128,5 w pierwszej. Na pewno nie powtórzy tej swojej odległości. Ale jest także dobra druga odległość. Siódme miejsce przed Kamilem Stochem. Więc myślę, że powinien być zadowolony młody Estończyk. Juri Tepesz. No, znowu bardzo wysoko Juri po pierwszej serii. Ale ile będzie w drugiej? To jest ważne. No, obejmie prowadzenie tym skokiem Juri Tepesz. Naprawdę dobry skok i jest prowadzenie. O 1,8 punktu przed Domenem Prewcem. No i czekamy jeszcze, przecież Jakub Janda jest. Też solidnie w pierwszej serii było, a jak w drugiej? Gorzej. Ale w dziesiątce powinien się utrzymać. Utrzymie się, ósmy jest. No i czekamy ostatni, Richard Freitag, ten, który rozdawał laurę w pierwszej serii. Zobaczymy, jak spisze się w drugiej. Oj, chyba druga seria nie pykła Richardowi, bo słabiutko. Szóste miejsce Richarda Freitaka, więc wygrywa Juri Tepesz przed Domenem Prewcem i Manuelem Popingerem. No takiego podium na pewno się nikt nie spodziewał. Tuż za podium wylądował Tom Hilde, który ostatnio w świetnej formie, więc naprawdę dzieje się na ostatnich trzech miejscach. Schlierenzauer, Amman i Forfang, ale punkty mają ci, którzy mieli ogromnego pecha, więc to tyle. Zobaczmy, jak się przedstawia klasyfikacja generalna letniej Grand Prix. Myślę, że Wasiliu będzie liderem. I tak w rzeczywistości jest 343 punkty. Drugi dalej jest Aigner, 327. Trzeci Tande, 276. Naprawdę to są straty ogromne i do końca naprawdę ta trójka może rozdawać między sobą te trzy miejsca. No, Janda jest czwarty, ma 212, dalej Forfang 206, 198, Domen Prewc, Taku Takeuchi 189, 188 ma Mettes Hilde i dziesiąty Wellinger ma 182 punkty. Tylko jeden Austriak w dziesiątce, tuż za dziesiątką jest Kraft przecież, Nomme. Najlepszy z Polaków, Murańka na 14 miejscu razem z Korniłowem po 153 punkty mają. Później z Polaków dalej to mamy Kubackiego 115, Stochma 108 i Hula 102. Tutaj jeszcze powinien gdzieś być Maciej Kot. Dokładnie tak, Maciej Kot z Bresadolą zrównał się punktami, mają po 42. No Tepesz wiadomo, dzisiejsze zwycięstwo bardzo mu dużo dało, bo ma 128 punktów, jest na 22 miejscu. No ale to by było dzisiaj na tyle. Więc jeżeli Wam się podobał odcinek, to nie zapomnijcie o łapce w górze. Jeżeli nie, łapka w dół. I do zobaczenia następnym razem, kiedy zobaczymy się już w 9. przedostatnim konkursie letniej Grand Prix i będzie coraz bardziej ciekawiej. Może po następnym konkursie będziemy wiedzieć, kto zdobył już tytuł najlepszego skoczka w letniej Grand Prix 2016. Trzymajcie się, na razie i cześć, pa, pa.